Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest poświęcony budowie, odbudowie, przygotowaniu na perełkę Porsche 993. W poprzednim odcinku, i odsyłam Was do poprzedniego odcinka, rozmawialiśmy na temat, co będziemy robić w środku. Dzisiaj natomiast przyjechały części, które zamówiliśmy i pokażemy Wam, jakie części dzisiaj przyjechały do nas, ale też między innymi pokażę Wam, jak wygląda silnik. Po prostu go wyciągniemy i zobaczycie, w jakim stanie jest silnik. Oczywiście ten silnik, który zobaczycie, będzie oczywiście poddany wszystkim renowacjom, refreshowi. Otworzymy go, sprawdzimy i wszystkie nowe części, które za jakiś czas zamówimy, na podstawie rewizji lokalnej sporządzimy listę części, których trzeba oczywiście, które trzeba zamówić. Więc zapraszam Was do odcinka, a będzie dzisiaj dużo, dużo części. Na załączonym obrazku jednostka za chwilę wyjedzie w dół. Powiem Wam, że ogólnie auto, czyli ta 9 Jagoda, jak to ja przewrotnie nazywam Jagoda, silnik i w ogóle cały samochód jest w bardzo dobrej kondycji. Ogólnie wszystkie rzeczy i elementy są naprawdę fajne, ładne i niezniszczone, bo to trzeba przyznać, że mimo wieku, jaki ma Jagoda, a już jest naprawdę pełnoletnia, wszystkie elementy, które widzimy, nie są złe. Natomiast wszystko zostanie totalnie rozebrane, za chwilę wyjedzie silnik, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja też jestem ciekaw, ponieważ jeszcze nie widziałem, jak się demontuje silnik w Porsche 993. Ponoć jest to proste, natomiast ten sześciocylindrowiec wyjedzie w dół i wtedy zobaczymy sobie wszystko, co jest. On wyjedzie razem ze skrzynią prawdopodobnie, więc myślę, że zobaczymy bardzo dużo. Fajnie to będzie wyglądało, więc jedziemy. Jak widzicie, znaczy ja to się nie będę mądrzył, bo ja tu się mam tyle do powiedzenia. Mamy motor okręcony, trzeba teraz go wyciągnąć z budy. No, chyba tutaj procedura jest Wam wszystkim znana, że najpierw zderzaczki wychodzą, a potem motor. Więc jakby. Okej. Okay. A ja pomagam jak tutaj. Nie, nie, nie. I on się tu ładnie zapiął. O! Ekstra! Czyli ten zderzaczek to tak naprawdę już on. Tak. Do magazynu. Będziemy zakładać później te do szerszego body. Tak, tak. Co, kompresor mamy? Kompresor mam już włączony, wszystkie przewody, więc idź tam podnoś może pomału, budę. Ta operacja, nie wiem, Michał, wymaga kilku osób, ponieważ... No musimy skoordynować tylko to, żeby zobaczyć, czy na pewno... Wszystko czy wszystko odpięte jest, no. Jeszcze tego to nie widziałem, więc to miłe doświadczenie. O! Dobrze jest, przewody tu wiszą z budą. Dobra, poczekaj. Zaraz zobaczymy. Jak wygląda w pełnej okazałości motor, który zdemontujemy. Jak już wcześniej mówiłem, no motor uważam, moim zdaniem uważam, że jest naprawdę w dobrej kondycji. Aczkolwiek te wycieki i tak dalej, sprawdzimy, czy tutaj mamy jakiekolwiek. Wspominałeś coś o tych rurach takich, które idą do wydechu. Tak, tutaj mamy już układ wydechowy zdemontowany, więc to co fajne, to będziemy bazowali na tym, że uzyskać fajny dźwięk, to zamiast środkowego tłumika, znamy tak zwanego X-pipe'a. I zostaniemy na tych wydechach, które są tutaj. Które są, okay. Żeby auto było, miało troszeczkę fajnego dźwięku, ale nie było upierdliwe. No tak, żeby nie było męczące, bo to jest tak, bo ten samochód ma być daily. Co teraz robimy? Odchylamy półeczko. Okej. Okay. Słuchaj, zwróć uwagę, nie wiem, czy tutaj nie ma zmienionego zawieszenia. Tu jest zawieszenie, ale to jest takie zawieszenie, wiesz co, w moim zdaniem bazujące, ktoś przerobił, jakaś firma japońska, przerobiła moim zdaniem seryjne amortyzatory. To jest tak zwana regeneracja może fabrycznych. Może znaczy, no tak. Widzę, że to nie jest jakiś taki markowy, czy tam znanej firmy z amortyzator, natomiast też tak samo, no teraz to tłumaczy to, że ktoś sobie pomalował zaciski na żółto, bo tutaj są zaciski żółte. Może no to być... akurat komuś taka... Tak, może to jakaś fanaberia, więc zwróćcie uwagę, są żółte zaciski. No generalnie żółte zaciski charakteryzują też między innymi ceramikę, więc jakby... A tutaj tej nie ma ceramiki. Ktoś może chciał sobie podnieść morale. Być w Japonii i mieć ceramikę. Tru, 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 tru. Tam Tomek nie ciągnie nic od góry? Nie, 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 nie.
Wyjeżdża motor, słuchajcie, zwróćcie uwagę, jakby w takiej wannie był. Jestem podekscytowany, bo nigdy tego nie widziałem. Nie wyciągaliśmy nigdy wiatraka, tak, bo one tak potocznie mają ksywę taką. Chłodzone powietrze, a nie wodą. Dopiero 996, które weszło po tym modelu, było już chłodzone inaczej. Było trochę takie już, wiecie, nazwane według purystów autem, który nie jest już prawdziwym Porsche. Mylili się. Ja uważam, że wszystkie Porsche są Porsche. Wahacz to taki sowity. I w ogóle jest nowy, ktoś go wymieniał. Nowy od nowa. Nie, no on jest po jakimś serwisie, to pani mówiła, że... Tak, było to. Tylko nie wiem, gdzie to było, w Porsche czy... Tak, albo u pana Czesia z Łęczycy. Tak naprawdę to moglibyśmy tym wózkiem opuszczać teraz, czy nie? No ale niech wisi sobie na wysokości. Znaczy ja bym podniósł karoserię do góry, tak moje zdanie. Bo mamy go na wysokości i... Wow! Czekaj, stoj! Linka pewnie od przepustnicy. Tak, linka od gazu. No i już się znam, to. Okej. No i naszym oczom ukazuje się silnik, który notabene pójdzie do całkowitej renowacji. Wszystkie rzeczy, które tu widzicie, będą poddane zabiegowi. Jaki mamy plan na to? Stwierdziliśmy przed wyjęciem motoru, że tym jest dość dużo wycieków, co jest tak naprawdę dość częstym przypadkiem w tej konstrukcji. No, wiatraki się charakteryzują. Będziemy, rozbierzemy go do zera tak naprawdę. Sprawdzimy stan cylindrów, panewek. Oczywiście wymienimy wszystkie uszczelnienia, paski. Sprawdzimy stan alternatora. Tak naprawdę wszystko pokazywało, że działa, ale oczywiście trzeba skorzystać z okazji, że mamy to na wierzchu, więc damy to wszystko do sprawdzenia. Tak naprawdę skrzynia biegu w stanie tylko wyczyszczona, bardzo ładnie działała, nie mieliśmy żadnych zarzutów co do jej pracy. Wszystko to demontujemy, wszystkie elementy, bo to wszystko idzie do lakiernika, już jakby trochę, co by nie mówić, puste. To co tutaj będziemy mogli zdemontować teraz, to demontujemy. Część zdemontuje sobie do finalnie już lakiernik, a na deser tak naprawdę pójdą zawieszenia wszystkie do szkiełkowania. Tak. Wszystkie rzeczy, te, które będą nadawały się do dalszego użytku, zostaną. To jest klaksa z tyłu? Ale nietypowe miejsce. Ale ogólnie samochód jest, co by nie mówić, w dobrej kondycji. Tak. Jest baza, na której można pracować i to uważam, że jest fajne. Jak widzieliście, kolejny odcinek, no to już elementy praktycznie silnika, które będziemy poddawać, tak jak Michał mówił, albo zmiany, albo czyszczeniu, albo tak naprawdę całkowitej wymiany. No słuchajcie, idziemy oglądać części. Ta budowa jest w sumie dosyć skomplikowana i rozbudowana i na tą okoliczność między innymi musieliśmy zamówić bardzo dużo części. Dzisiaj pozwólcie, że też z Wami rozpakujemy wszystkie rzeczy. Więc Michał, od czego zaczynamy? Widzę, że trochę przyjechało tych części. Zaczynamy od tego, żeby sprawdzić, czy stan z fakturą się zgadza. Żeby wszyscy wiedzieli, będziemy ten samochód przerabiali na tak zwany turbo look, ale chcemy to zrobić na oryginalnych częściach, żeby później auto miało swoją wartość i nie było jakimś tam Ulepem. Wyłącz ten telefon. W sumie części przyjechało naprawdę dosyć dużo, ale takich drobnych, które w sumie robią detale, te szczegóły, uszczelka, nie wiem, plasticzek i tak dalej, więc... Sporniki podbłotnikowe, to wszystko musi mieć swoje odzwierciedlenie w realu. Dokładnie. Whitebody po prostu wiąże ze sobą pewne ruchy, które musimy wykonać, żeby to wszystko było spójne. Aha, no właśnie, bo tak woli wyjaśnienia, wspomniałeś o tym, że robimy z tyłu, bo robimy tak, ta karierka jest zwykła. Wersje S4S Turbo miało wide body, tak. Czyli tylne błotniki były szersze. Więc pozwoliliśmy sobie zamówić, oczywiście na życzenie naszej podopiecznej, która zleciła nam to. Lakiernicy po prostu, no nie wiem, stawiał te wide body, które jest tak naprawdę, no nie wiem, tam ze 3-4 cm szersze, ale nadaje lepszego charakteru. No to jest taki projekt, który w sumie uważamy, że będzie fajnym projektem. No i do tego projektu żeśmy zamówili dosyć dużo części, więc pozwólcie, że przejdziemy do odpakowywania. Słuchaj, ja Ci będę dyktował numer 993, to jest model, a reszta to jest 06201. To nie ma. W ogóle co to jest? Może inaczej, może komplet to jest. Ach, dobra, już wiem, to może być ten zestaw lamp. 04900. To jest duży zestaw lamp, tak, to jest taki. Ten cały duży numer musimy złapać. Tutaj, o, masz, 44900, tak, no i dobra, okej. Okay. To chyba będą wloty z przodu, tak? To będą, tak, wloty turbo S-owe z halogenami. Zmieniamy zderzak, który ma właśnie... To będzie przednia lampa, okej. Okay. Przednia lampa, tak, no to jak widzicie, przednia lampa, którą... No tutaj mamy kolejną, więc nie będziemy jej rozpakowywać. Odhaczamy, że mamy taką lampę.
żaróweczki. No to ale powiem Ci, że pudełko, dwie żaróweczki, tyle papieru idzie na to. Dobra, idziemy teraz dalej. To będzie chyba ta lampa, którą zamówiłeś. A to z tyłu. To tylna, tak. No bo blendę środkową mamy nową, tak. I z czerwonym. Tak. Od turbo. Tu mamy tak dla porównania model 993, też tak samo, który ma pomarańczowy kierunek, a my mamy tutaj czerwony. Kratka do zderzaka turbo. To jest tak naprawdę ten czyli ten zderzak, w zderzaku idzie kratka, w którym, tak? Dobrze mówię? To ta kratka tutaj. Przednia kratka, przedni wlot powietrza. Okay. To są wsporniki do zderzaka turbo z tyłu. Tak, no ale masz to? Mamy to odchodzone? Nie, jeszcze nie. No to dawaj, to będę odkładał to dalej. Wspornik. Wspornik, 201, dobra. Tak jak mówiliśmy, wspornik do zderzaka. Aha, powiedz mi, ile taki jeden wspornik kosztuje? Żebyście wiedzieli, że to nie są tanie rzeczy, to kosztuje 353 zł. Co tutaj mamy? To jest wlocik Turbo S. O, właśnie, o, patrzcie. To warto pokazać. Ale słuchaj, ten element pójdzie do lakierowania, tak, chyba, tak, nie? Do lakierowania, tak. Tak, on jest, ten element jest do lakierowania, zwróćcie uwagę, to właśnie będzie osadzone w zderzaku. To będzie tak, o, zwróćcie uwagę, to jest oryginał, a to będzie tak zrobione. To jest niezła historia, to nie mam pojęcia, co to jest. Ale to się nie ma co dziwić, tutaj połowa rzeczy będzie pewnie albo pomylona, albo cokolwiek, więc jakby... Dobra. Masz? Tak. To to? 980.01. Dobra, to już nie otwieramy go. Może zobaczę. Czy nie jest połamany po prostu, bo to 1500-1600 zł. Ile? 1000, no. Po 20% rabacie, więc... Okej. Okay. To, co jest takim trochę, co by nie mówić, szczegółem, który od razu widać, czy samochód został odrestaurowany, zrobiony, to właśnie te uszczelki. I uważam, że uszczelka nowa musi być. Dwie uszczelki tylnej szyby, charakterystyczne, trójkątne, które idą tutaj. Z ciekawości zapytam, how much? One były w bardzo rozsądnej cenie, z tego co pamiętam, 400 zł. Za sztukę, 400 zł za sztukę, więc jakby świetnie. Cena dobra. Kolejna uszczelka szyby przedniej bądź tylnej. To jest to wykańczająca uszczelka oczywiście, bo szyby są wklejane. Tylna uszczelka będzie nowa, zwróćcie uwagę. Wszystkie praktycznie 993, z którymi miałem do czynienia, to zawsze miały tutaj problem, się podwijała ta uszczelka. One są zdeformowane od słońca po prostu i od chemii. Dobra, odhaczamy. No to jest ciekawa rzecz. To są doły błotników przednich. One w turbo są inne, więc musimy przednie błotniki leciutko przerobić pod takie wstawki, bo jest inny próg. Żeby było śmieszniej, mamy również kupione próg, tak, tak. Które będziemy wstawiać, bo w turbo są zupełnie inne niż w zwykłej karerze. I to idzie, o, i to jest kontynuacja. Czyli jest. A to? To są listewki, bo w turbo są troszeczkę inaczej wyprofilowane błotniki tylne i ten. I musimy zmienić listewki montażowe. To są jeszcze podbłotnikowe. Tylko plastiki takie to. Tak, tam są do ustawiania tylnych błotników. To już takie małe wykończenia. No bo to jest tak, gumka wlewowa, jak otworzysz klapkę wlewu. Szczelka pod klamkę. 471 osłona, tak? Mhm. Sztuk 2. No 2. Dobra. Idzie tu, idziemy dalej. 16600, podkładka. 993, to jest jedna i 2GX. Jakie masz w opakowaniu? Było, tu. 993. 3100. I 63500. Więc mamy drobnicę odhaczoną. Co masz? Taka listewka podzderzakowa, tylny plastik pod blendę. Tak, to jest... Jak się otworzy klapę, to tak, jest takie wykończenie tej tylnej. Dam Ci kolejną, metalową. To jest Halis, niemiecki u mnie leży, 63301. Dobra, jest, listwa mocująca, dobra. Słuchajcie, takie oto właśnie listwy, tak naprawdę nakładki. 283 zł za sztukę. No i teraz to, co jest fajne, nowe i mięciutkie. Mamy tutaj uszczelki drzwi. Te stare Porsche niestety miały bardzo dużo takich gumowych hedr, uszczeleczek, które później z biegiem czasu się utylizują, deformują, pękają. To jest uszczelka pod lampkę. Lampkę, ale to chyba tutaj. Tak. Pod lampkę rejestracji. Nawet to zamówiliśmy, to jest dopiero. To są uszczelki pod klamki, dwie sztuki powinno być. To też jest naprawdę na wagę. Ma na wagę naprawdę z jednej strony dwie uszczelki, małą i dużą, to są te dwie małe. Tak. Czyli na lewą i prawą stronę i te duże już były wcześniej. Mhm. I drugi halogen był? Nie. Tak. Nie, ten turbo S-owy? Mówisz o tych wlotach? No. Tak, obie dwa. Dwa były, bo mówisz sprawdzić, czy nie połamane. Okej, okay, tak, w sumie racja. A co to jest?
To też jest kedra. Dobra, ta faktura jest full. No tu zostanie, nie. Tu jeszcze jest, mamy coś w pudełeczku. No tu. Tu są prawdopodobnie listwy progowe, wykańczające te od spodu, co idą. To są listwy progowe? Tak mi się wydaje. Listwa progowa, ale tylko jedna. Listwa progowa, czyli ona... Podprogowa. Idzie... Podprogowa, tak. Czyli ona idzie... Pod metalowym progiem. Czyli ona idzie tutaj? Tak. Okej. I ona też jest inna względem zwykłej Carrera a Turbo. No dobra, my mamy jedną. No to druga jest jeszcze prawdopodobnie do nas nie doszła. No jest, sztuk jeden. A jeden? O! 1700 zł za jedną sztukę? Poczekaj, a próg gruntowy, gruntowany? No to są te metalowe, tak? Słuchajcie, te progi, o to. Prawie 5000. Nie prawie, tylko 5. Sztuka! Weź! Kurde. Ale tego się nie spodziewałem. Kończymy to. Faktyczny z papierologicznym się zgadza. Się zgadza. Zamówiliśmy tych trochę części. Błotników wam nie pokazujemy, bo to będziemy, pokażemy wam to u blacharza, jak to wszystko będzie finalnie wyglądać. Samochód za chwilę trafi do naszego blacharza. Też jakby zostanie rozebrany przez tapicera. Nasza podopieczna, która wybierze sobie kolor i elementy wszystkie, które będą w środku. Oczywiście to nastąpi lada dzień, więc to jak będzie to przygotowane, zobaczycie w kolejnych odcinkach. Koniec części! Trzeciej lub drugiej.